martwy ciąg ze sztangą to bez wątpienia jedno z najtrudniejszych technicznie ćwiczeń, jakie istnieje. Niemniej jednak jest jedna rzecz, którą zdecydowanie każdy z Was może wykonywać dobrze, a niestety często dostrzegam ten popularny błąd. Co mam na myśli? Chodzi o pracę Waszej głowy. Bardzo często macie ją zadartą, spoglądacie w lustro. Pokażę, żebyście wiedzieli, co mam na myśli. Czyli patrzycie albo przed lusterko, albo lubicie spoglądać sobie w prawo lub w lewo. Ja rozumiem, że chcecie sprawdzić, czy ładnie wyglądacie i tak dalej. Niemniej jednak nie ma to nic wspólnego z dobrą techniką. I o ile jeśli macie mały ciężar, to ryzyko uszkodzenia waszych pleców jest niewielkie, o tyle przy jakichś większych ciężarach, uwierzcie mi, naprawdę łatwo uszkodzić swoje plecy. Dlatego jak powinno właściwie wyglądać to ćwiczenie? Głowa pracuje wraz z waszym kręgosłupem, z jego przedłużeniem, czyli w dolnej fazie tak naprawdę wpatrujemy się w ziemię i wychodzimy do góry, kończymy ruch i ponownie głowa pracuje wraz z kręgosłupem. Tak powinniście prowadzić cały ruch. Jeżeli raz, dwa razy spojrzycie w lustro, nic złego się nie stanie. Niemniej jednak lepiej, abyście upewnili się, prosząc trenera, aby zerknął, czy wykonujecie to ćwiczenie dobrze i wtedy możecie być w 100% pewni, że jest ok. Pozdrawiam.